Dzień dobry, Sania Szwamek-Karcz. Dzisiaj zaprosiłam do Was pana doktora Mikołaja Marcela, który jest autorem wielu książek, a ostatnia nosi tytuł Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku? Wszystko, co możesz zrobić, żeby edukacja miała sens. Tak, wszystko, co możesz zrobić, żeby edukacja miała sens. Ten podtytuł bardziej oddaje treść, prawda? A tytuł przyciąga. Wywołuje emocje. Szkoła jest takim miejscem, ja o tym dość często mówię, takiej reprodukcji wszystkich złych i dobrych rzeczy, prawda? Ale mam wrażenie, że jednak dość dużo reprodukujemy złych rzeczy. Nie mamy potrzeby produkcji, tylko raczej powinniśmy myśleć o edukacji w kategorii usługi adresowanej właśnie do ucznia. I ta usługa powinna być ukierunkowana raczej na rozwijanie potencjału właśnie i talentu. Potrzebujemy dzisiaj osób, które będą potrafiły rozwiązywać problemy, których nikt inny nie potrafi rozwiązać. Ale ja zrozumiałem przez te 10 lat, że ja nikogo niczego nie nauczę. W sensie takim, że jakby nie mam mocy sprawczej, żeby ktoś się czegoś nauczył. Mogę ewentualnie go wesprzeć, właśnie zainspirować, pomóc jakoś, ale ja mogę jedynie wspierać proces uczenia się tych, którzy chcą się uczyć danej rzeczy. Bo ja mam wrażenie, że my dzisiaj wszyscy mamy problem z procesem, w ogóle z nauką, dlatego że my nie rozumiemy, jak ona przebiega. Tak? Znaczy, mam wrażenie, że wystarczy właśnie kogoś zmotywować do nauki. Wyłożyć i sprawdzić. Tak, albo użyć metody kija i marchewki, tak? Czyli właśnie jakiejś motywacji zewnętrznej. A przypomnijmy, że uczeń motywowany zewnętrznie, dlatego mamy tak niskie wyniki czytania książek dla przyjemności. Jesteśmy w totalnym ogonku w Europie, tak? Tak? Bo uczeń czyta, kiedy mu każą, zmuszają i testują i oceniają, ale nie jest wzbudzona w nim przyjemność lektury i radość czytania. I w momencie, kiedy nie ma już tego kija i nie ma tej marchewki, czyli tych ocen i tak dalej, no to on nie czyta. Mi się wydaje, że żeby przeprowadzić naprawdę głęboką zmianę systemu edukacji, wystarczyłoby, żebyśmy właśnie wszyscy zaufali dzieciom i je wspierali. I po prostu je lubili tak szczerze. No tak, tylko że i dostrzegli w nich, że to są małe istotki. To są trzy bardzo proste rzeczy do wprowadzenia, a zarazem mam wrażenie bardzo trudne. Na olimpiadzie z języka francuskiego jedna z uczestniczek powiedziała, właśnie było o systemie edukacji we Francji i w Polsce, żeby porównać. I ona powiedziała, że no tak, bo w szkole musi być ciężko, żeby się przyzwyczaić do tego, że jak jesteś dorosłym, to jest tak ciężko i musisz żyć do tej pracy, jest ci tak. I ja tak na nie patrzę i mówię, nie dziecko, życie dorosłego jest piękne, jest przyjemne. Chodzisz do... I ona tak patrzy na mnie i chyba nigdy nie powiedział, że w dorosłym życiu możesz być zadowolony ze swojej pracy, ze swojego związku, że możesz być po prostu szczęśliwy. Dużo zależy, mam wrażenie, od rodziców. To, że jeśli rodzice zdejmą trochę tego bagażu, który właśnie nakłada... Tego mówienia, no bardzo ładnie same piątki, ale ta truja z czego popraw, no nie? Właśnie, tak. Sławetny przykład. Nie zostaw sobie te truje. To znaczy, że to nie jest obszar twoich zainteresowań albo nie leży ci nauczyciel. Tak, tak po prostu. A tym bardziej, jeśli jest na przykład trójka i szóstka, no to raczej trójka, prawda? Nie ta szóstka. Nie będziemy zachwyceni, że jest jakiś obszar właśnie, w którym się realizujemy ponadprzeciętnie. Tylko raczej dlaczego trójka? Bo mamy być ze wszystkiego dobrze. No i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że cały czas musimy rywalizować, że musimy mieć ze wszystkiego dobre oceny. Tak? Że ta średnia, która właściwie no, ona o niczym nie świadczy. Tak? No, ja zawsze podaję taki przykład, kiedy ostatni raz ktoś cię pytał w pracy o ocenę. Tak, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Na żywo możecie porozmawiać z panem doktorem na naszej konferencji językiemocje.eu. Możecie też na żywo być online i też zadać pytania. I oprócz tego jest dla Was specjalna grupa na Facebooku i tam też możecie zadać pytania dla wszystkich, którzy już mają bilet. Także do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję.